Szanowny panie marszałku, panie gubernatorze, panie dyrektorze, panie ministrowie, duchowieństwo, no i najważniejsze, czy godni sprawiedliwi. A myśmy już się poznali, widzimy się, bo nie raz pierwszy. Ja się staram być na wszystkich takich uroczystości upamiętniających bohaterów. Wczoraj byłam w Krakowie, był dzień żołnierzy wyklętych. Uważam, że to jest ważne. To jest ważne, żeby pamiętać, pokazywać naszych bohaterów. Oczywiście kombatanci z bitwy pod Monte Cassino, czy żołnierzy wyklęci, to inni niż wy, ale jesteście wszyscy bohaterzy. A uważam, że pokazywać bohaterstwo ludzi tak jak wy, to uczy młodzież, jak się powinno zachowywać. I jak młodzież nie może podziwiać nikogo, nie ma się bohaterów, to jest trudno się czuć dumny z swojej tożsamości, z tego, że jesteśmy Polakami. Jest trudno być patriotami. Już kolejny raz się znajdujemy w takiej troszeczkę delikatnej sytuacji, napiętej sytuacji między Izraelem a Polską. Uważam, że to jest sytuacja podkręcona przez polityków, co jest bardzo niefortunne. W zeszłym roku, jak była właśnie taka napięta sytuacja, to ja byłam w Izraelu. I muszę powiedzieć, że nie odczuwałam tego w ogóle. Byłam z grupą weteranów, którzy w większości byli z drugiego korpusu. I myśmy naprawdę czuli przyjaźń od ludzi tam. Także powiedzmy, tego antagonizmu w ogóle nie było. Byłam też na konferencji AIPAC-u w zeszłym roku. To jest takie olbrzymie lobby izraelsko-amerykańskie. No i w tym roku będę. Ja tego uczucia w ogóle nie miałam, będąc małą dziewczynką. Wychowywałam się w Londynie. Moi rodzice mieli dużo przyjaciół Żydów i ja w ogóle tego nie znałam. Ja nie znałam antysemityzmu, ja nie znałam tej całej historii. Właściwie tak poznałam dopiero prawdopodobnie w zeszłym roku, a może nawet początku mojej kampanii do Senatu, bo ja jestem akurat senatorem w tego regionu, gdzie jest jedwabne. No i się słyszy ciągle o tym jedwabnym. Szkoda, że nie możemy zapomnieć o tym wszystkim. Szkoda, że nie możemy iść naprzód, ale musimy się starać iść naprzód. Ale sposób pójścia naprzód to jest właśnie pokazywać, co tacy wspaniali ludzie jakby, co byście zrobili. I dać przykład światu, jak się powinno zachować. Kochani sprawiedliwi, ja zawsze, każdy raz jak was widzę, to wam mówię, jestem pełna podziwu, jesteście moimi przyjacielami. No i życzę wam długiego życia, jesteście żyjącą historią. Musicie opowiadać, mówić i uczyć ludzi, jak się powinni zachowywać. Johnny, ja dziękuję tobie bardzo, nie wiem, gdzie jesteś, że tutaj za zaproszenie. Governor Huckabee, I have admired you. Ja podziwiam gubernatora od lat. Mieszkałam przez 20 lat w Stanach Zjednoczonych i widziałam jego w telewizji. Kandydował na prezydenta w Stanach Zjednoczonych i żałuję, że się nie dostał, bo był jeden z moich takich top favorite. Pana marszałka Senatu też poznałam. Już kilka razy widziałam tutaj w Polsce. Cieszę się, że jesteście, że pilnujecie tej historii. No i życzę wszystkiego dobrego wszystkim, którzy jesteście tutaj. Dziękuję za uwagę.